Kółko i krzyżyk w wersji filmowej. No przecież nagrywamy. Ale nie rozumiem. Nie rozumiem. Dzisiaj wraca format dawno niewidziany, chyba z którym rozpoczęliśmy w zasadzie, albo był jeden z pierwszych formatów, które pojawiły się na naszym kanale quizersach tak zwanych. Czyli będziecie mieli zadanie wskazać... Idziesz po linii najmniejszego tak zwanej? Nie, po prostu jestem sentymentalny. Już trochę działa nasz kanał Quizersi na scenie YouTube'owej. Miałem dobry pomysł. Tak. Razem ze mną, ja ci powiedziałem tak, to prawda. A. Wspólnie z Krzymem. W każdym razie dzisiaj będziecie mieli zadanie... A później wymyśliliśmy wskazać... Jacoba. Pozdro, Kuba, jak oglądasz. Chłop nie ma wstydu, nie? Że się nie potrafi przyznać do tego. Dokładnie. Nie dziękuję w ogóle na W każdym razie macie dzisiaj zadanie wskazać wspólny mianownik dla dwóch aktorów, żeby po to, żeby zaznaczyć pole. I każde pole jest punktowane za jeden. W momencie, kiedy uda wam się stworzyć trójkę, no to tak jak w przypadku Kółka i Krzyżyk, tak. Dostajecie jeszcze dodatkowy punkt. Wiadomo, to jest zmodyfikowana trochę wersja. Powoli dochodzimy do czasów, kiedy trzeba będzie to tłumaczyć rzeczywiście każdemu, Kółko i Krzyżyk. Każdemu, kto będzie się poruszał w obszarze gier nowych, bo to jest w sumie archiwum, już nikt nie gra w Kółko i Krzyżyk. Widziałeś kogoś, kto gra w Kółko i Krzyżyk? Na przykład na kartce rozpisuje? Ja. Są ze sobą. Nie, niemożliwe. Jak krzyżówki rozwiązuje też. Dobra, nie ma co, lecimy. Mamy trzy rundy, więc rozpoczyna osoba jedna, a jest nią krzywy. Klasycznie 30 sekund odpowiedź. Mamy Johnny'ego Deppa, Toma Cruza, Christiana Bale'a, Williama Defoe, Penelope Cruz i Morgana Freemana. Kurde, trudne. Trudne? Ale chyba z tych, które przygotowałem, to łatwe, najłatwiejsze. Ja z Penelope Cruz bardzo mało filmów widziałem na przykład. Dobra, czekaj, Depp i Freeman, gdzie oni razem grali? To jest najprostsze, się pojawiało na naszym kanale. Kurczę, czekaj. Bale... Koniec. Bale filma to jest ten... Nie. No nie, no. Depp i Freeman to nie jest transcendencja? Tak. To było u nas, już mam wrażenie, przy okazji któregoś zestawienia, że nie pierwszy raz się pojawia. No, czyli typowo po linii najmniejszego, no Nikodem jak się nie popisał. Te same filmy daje, tych samych aktorów. Masakra, nie. Spędziłem znacznie dużo czasu przygotowując to. Wszystko mi nie wychodziło na sam koniec. Bale i... Nie wiem, będę strzelał, że Depp i Defoe to jest film Czekolada. Nie. Czekoladzie miał wygrać Defoe? Nie wiem, może gdzieś on się przewinął. Sprawdzę z ciekawości, ale... A ja nie pamiętam, kto partnerował Johnny'emu Deppowi w filmie Czekolada. Nie, jakaś francuska chyba. Francuska. Nie, francuska? Dobra, Tom Cruise i Penelope Cruz poznali się na planie filmu. Tylko jakiego filmu? Co myślisz, że oni są małżeństwem? Byli parą przecież. Cruz i Cruz? No tak, no przecież to jedna z najgłośniejszych par Hollywood nie. To było. No oczywiście, że tak. Nie. Tom Cruise i Penelope Cruz strzelimy sobie. Prawda? No tak, no oczywiście, że tak. Mission Impossible. Faktycznie byli. Mission Impossible? Nie. Okej. Krzywy? Wow, nie wiedziałem tego, że byli parą. Myślałem, że sobie jaja robisz, że mają po prostu podobne nazwisko. Nie, Cruz, no, Cruz. Przecież dlatego to jest beka, że byli ze sobą i się poznali na planie jakiegoś filmu. Tom Cruise, Defoe, Mission Impossible. Nie. Myślę, Impossible to jest zapewnienie krzywy tych wszystkich pól. Tak. Pół. Dobra. Bale. Bale. I... Bale i Penelope. Gdzie oni grali? American Hustle nie było Penelope, więc to jest koniec. Głupi strzał. No, krzywy? Bo teraz będę zacznę podpowiadać. Nie, no przyda się. Na pewno. Zapomniałem, mam widok na sceny z filmu, a nie wiem jak się nazywa. John Depp z Defoe. To jest świetny
świetny film wojenny między innymi i też taki bardziej rozrywkowy. Oglądałem go akurat wczoraj. Depp i Cruise to jest bardzo znany film, który na 100% oglądaliście. Tom Cruise, William Dafoe to jest wojenny. Bale Dafoe mega znany. Kapitan... Bale i Cruise to jest wojenny taki romans. Bale Freeman znany. Cruise Freeman stosunkowo znany. I Cruise z Cruise... bardzo znany film. Ja już film. Nie wiem co do czego jest podpowiedzią, więc... Tom Cruise to są też taki thriller. Thrill. Czyli trailer, tak zwany. Trailer. No nie wiem, Bale i Freeman, może któryś z Batmanów. No, każdy. Batman. No, początek. Na przykład, no. Okej. Okay. Kurde, że on tam grał tego... Zapomniałem, że tam Freeman. Który to był Freeman w Batmanie? No tego, który się zajmował produkcją tych wszystkich... Gadżetów? Tak? Aha, okej. Okay. Depp i Dafoe, czy to nie będą jaja w trupikach? Nie. To on Depp w ogóle grał? Depp nie grał w jaja w trupikach. Dafoe też nie. Nie. O Jezu, ale jest forma. Tom Cruise, trudne dałeś przykłady. Nie. Nie ma za dużo filmów do niej. Są pojedyncze takie, które ty pojedyncze, znasz, ale znane. No. Nie no, Depp, Dafoe, znane. Johnny Depp, Penelope Cruz, bardzo znane. Serio. Kurde, no Depp, Penelope faktycznie, to jest do zrobienia. Tak, też mi coś świta, Depp, Penelope. Kto teraz? No teraz ty, bo ty. Ja powiedziałem... chociaż... Nie, i ty teraz. Wojenny, Depp ty. I Dafoe. Cruz i Dafoe też wojenny. Bale i Cruz też wojenny. Kurde, widzę tego Dafoe. Dafoe i Cruise. Znaczy w sensie Depp i Cruise. Ja pierdzielę. Cruise i Freeman to jest sci-fi, który oglądałem przedwczoraj. Cruise i kto? I Freeman. Koniec. Cruise i Dafoe... czy to może... Top Gun? Nie. Mm-mm. Nie, no, Dafoe tam nie było. No właśnie kminie ten Depp i Cruise, bo to jest łatwe rzeczywiście. To mi świta, to faktycznie tak jak Krzysztof powiedział też. Jaki kryminalny. O kurde, widzę to, wiem. Widzę to, tylko jak to się nazywało. Jeden z moich ulubionych filmów w zasadzie. Ja cię, Jezu, czekaj. A jak ci opiszę ten film, coś tam dzieje? To nie będzie punktu, no. Koniec? Czy ciężko, wie? Ciężko. No. Trochę Scarface. Angielski tytuł. No właśnie, to jest film, gdzie Johnny Depp jest handlarzem narkotyków. Tak, no. A, ja wiem. Co widzisz? To mogę powiedzieć, czy nie? No poczekaj, jeszcze mam chwilę, żeby sobie przypomnieć tytuł tego filmu. No. Cruise i Penelope Cruz to też jest taki z angielska tytuł. A tytuł tego filmu to jest jakby nazwa tej postaci, którą gra, znaczy nazwa i... Nie. Nie? Ja wiem. Koniec, no. No to powiedz, no. Blow. Tak, Blow. Johnny Depp, Penelope. Kurde, ale nie trudne. Dawno temu nie. Bale dawno William temu oglądałem. I Dafoe, to jest też angielski tytuł. Też będziecie znać. Który? Krzywy, lecisz. Depp i Dafoe? Depp i Dafoe. Nie, Bale i Dafoe jest angielski. Cruz angielski. I... No te dwa są w zasadzie... Nie, ja Penelope Cruz w ogóle nie śledzę. Co się jest? To nie są aktorzy, których ja tak rzucę im razu tytułami, no. Okej, okay. To co, kończymy? Tu mamy trzy punkty Adama? No tak, no. Nie, trudne, musisz nam powiedzieć, ale Johnny to będzie Depp, ciekawe. William Dafoe, to jest Pluton między innymi. Serio? No faktycznie, młody Depp! Tak. Tam jest młody Depp. Pluton i pewnego razu w Meksyku. Sergeant Elias. Once Upon a Time in Mexico, to jest trzeci Desperados, nie? A, faktycznie, Rodriguez'a. Tom Cruise, William Dafoe. To jest... Zapomniałem o Plutonie, to jest jeden z moich ulubionych filmów wojennych. Urodzony 4 lipca. Oglądaliście czy nie? Nie. Okej, okay, to jest taki wojenny film. Penelope Cruz, Tom Cruise, to jest Vanilla Sky. Też bardzo znany film. Okej, okay, ale... No ja kojarzę ten film, ale nie oglądałem. Freeman, Tom Cruise, to jest Niepamięć, Oblivion. Bardzo fajny sci-fi z 2013 roku. Ja go oglądałem właśnie, jak mówię, 2 albo 3 dni temu. I świeży, taki nieco inny... A znaczy, inaczej, łączący kilka
dotychczas powstałych filmów. Mam okay. wrażenie, w jedną całość. Polecam, fajny na takie wyłączenie się po ciężkim dniu. Nie pamiętam, coś mi Bale, się kojarzy. Oblivion jest to jest. No po, wiem, po, wiem, właśnie coś mi świta, ale też nie wiem. Bale i Defoe to jest American Psycho. American Psycho. Tak, on tam miał swoją rolę. Był tam. Był tam Defoe. Miał tam oczywiście najbardziej się wyróżniał Leto. Ale Defoe miał tutaj tą. Rzeczywiście. Taką dość charakterystyczną scenę. A, dobra. Zapomniałem. I Bale z Penelope to jest najmniej znany z tych wszystkich filmów. No właśnie, tak właśnie. Bardziej z, takie problemy, ale to z czymkolwiek skojarzyć. Udało mi się na szczęście ich połączyć wspólnie. Kapitan Corelli. I to jest z Nicolasem Cage'em chyba w głównej roli tam. O kurde, bela. Zaraz wam sprawdzę. Kapitan Corelli. Kapitan Corelli? A to jest jakiś film dla... Dowódca normalny, wojsk tak? włoskich opujący Grecję zostaje zakwaterowany w domu ojca Pelagi. Tak, to jest bardzo znany film też, ale my go nie kojarzymy, no bo to nie nasze klimaty, ale tutaj jest Penelope i Nicolas Cage w roli głównej, a Christian Bale tam ma i co, a Tom Cruise i Penelope Cruz poznali się na planie tego Vanilla Sky? Tak, jakbym miał przypuszczać, to myślę, że tak, chyba, bo, że jeszcze, chyba, że wcześniej. Bo ja nie wierzę, że oni się wszyscy nie znali wcześniej na jakichś bankietach, Oscarach i tak dalej. Jeden bank, to jest jedna, słuchajcie, to jest jedna taka... Jest, na Vanilla Sky. Vanilla Sky, okej. Okay. Para spotkała się w 2000 roku na planie filmu Camerona na Crowa, Vanilla Sky. Okej. Okay. Cameron Crowe. Dobrze, no, lecimy do drugiej rundy i tutaj... Kto zaczyna? Adam. Adam. Ja zaczynam. Mamy Russella Crowa, no Jamie'ego Foxa, Matthew McConaughey, znowu... Leo DiCaprio, Kevin Spacey, Tom Cruise. Tu są znowu powtóreczki. Tak, są. Leo DiCaprio i Jamie Foxx. Django! No. Ojej, polecam wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli. Bardzo piękny film. No to dajemy zaraz obok Wilka z Wall Street, no. Tak. Okej. Okay. Musiałem, bo tak mi się zgadzało, żeby połączyć te pary, no. Tak. Russell Crowe i Leo DiCaprio to jest infiltracja, czy nie? Nie. On tam Russell nie grał infiltracji? Nie. The Party? Okay. Kevin Spacey, Jimmy Fox to jest Baby Driver. Tak jest. Baby Driver. Świetny film. Nie podobał ci się? Nie. Kurde, Kevin Spacey... Lepszy niż Drive. Nie. Ale dobrze, że się uczycie na błędach już. Że... Matthew McConaughey i Kevin Spacey to jest ten taki film o prawniku. Matthew tam gra prawnika. No. Ale jak się ten film nazywa? Koniec? Adam? A się krzywy? Prawnik z Lincolna. Nie. Nie. Tam gra Matthew McConaughey, ale ten... Tam, to jest dobry film, to jest bardzo dobra, tam jest taka bardzo dobra mowa Matthew McConaughey. Tam Samuel Jackson też gra. Tak, tam gra Samuel Jackson i tam jest ta mowa właśnie dotycząca Samuela Jacksona i jego dziecka filmowego. Tylko kurde, jak się nazywa ten film? Tom Cruise i Russell Crowe. Tom Cruise i Russell Crowe. Coś jest obrona ojca, który zamordował gwałcicieli swojej córki. Dokładnie. Tak. Samuel Jackson jest tym mordercą. Znaczy, sądzony. Tak. Koniec? Kurde, bele, no! Krzywy? Nie wiem, o jakim filmie była mowa teraz, nie widziałem go. Leo DiCaprio, Russell Crowe. To jest film, który właśnie też udało mi się, nie wiem, jakiś tydzień z filmami, udało mi się, dlatego zostałem w jakimś tam stopniu zmotywowany do tego, żeby stworzyć te tabelki. Film z bardzo młodym Leo DiCaprio. No to niech będzie Basketball Diaries. Nie, to nie jest Basketball Diaries. No. To jest taki western. No, było z przymrużeniem oka realizowany. No. Tom Cruise, Russell Crowe. Tom Cruise, Russell Crowe. Tom Cruise, Matthew McConaughey, to powinniście kojarzyć. Inaczej, na pewno znacie to, czyli Kevin Spacey, Russell Crowe, na pewno, no koniec, na pewno znacie Matthew, Tom Cruise, powinniście Crowe'a z Tomem Cruise'em, Jamie Foxx, Tom Cruise też możecie kojarzyć. No. Jamie Foxx, Cruise.
Słabo, naprawdę bardzo słabo. Cruise Crow. Przypomnij, Cruise Crow to był jaki film, tak plus minus? Ten? Taki trochę sci-fi. Fantastyczny. Aha. Nie sci-fi, taki przygodowy, fantastyczny. Stosunkowo młody film. To jest oczywiste skojarzenie, jak tak odpowiadasz, ale... No? Nie, spróbuję Robin Hood, tam nie grał Tom Cruise. Nie. Ostatnie przebiegi. Kurde, no ale tego filmu Kevin Spacey, Matthew McConaughey sobie nie daruje. Leo no. Crow. Kevin Spacey, Crow to jest kryminalny. Cruise, Crow taki przygodowo-kryminalny. Fox, Cruise kryminalny. Matthew McConaughey, Tom Cruise komedia. No i tutaj taki dramat Kevin Spacey, Matthew McConaughey. Jak się nazywał ten film? Ja sobie nie przypomnę. Dobra, nie wiem. Usual Suspects? Nie. Nie, ale to jest film z Kevina Spaceyego, o który ci chodzi teraz? No, ten z Matthew McConaughey. Czas zabijania. Czas zabijania, tak. Matthew McConaughey i Tom Cruise to jest, są jaja w tropikach, które się, pojawiły. Jaja w tropikach, ojej. O kurde. No. Grał. No dobra, a daj ten Tom Cruise, Russell Crowe. Tom Cruise tam miał rolę tego taki obłosiony wszędzie. Tak. Jamie Foxx, Tom Cruise to jest zakładnik. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie. Nie kojarzę. Russell Crowe z Tomem Cruise'em. A to pewnie thriller, zakładnik. Tak, tak, taki kryminał. Russell Crowe, Tom Cruise to jest mumia. Nie widziałem. Spoko też. Kevin Spacey, Russell Crowe to są tajemnice Los Angeles. Tajemnice Los Angeles, no i Leo z Russellem to jest Szybcy i Martwi. Tajemnice Los Angeles. I on nie tam widziałem. Gra. Szybcy i Martwi. To bardzo fajny jest film. Tajemnice Los Angeles. Tak, Tajemnice Los Angeles są super. I Russell gra tam gliniarza, takiego twardziela, a Kevin, jest antagonistą. Koniec końców. Podajcie, czy nie? Dobra, nie pamiętam. Tego nie było. Russell Crowe gra tam. Nie, nie był antagonistą. Nie, on tam był. Aha, dobra, nie był antagonistą. Tak, nie był antagonistą, dobra. Ale wiem, dlaczego mam takie skojarzenie. Dobra, no i ostatnia runda. Tutaj inne nazwiska. Mamy Roberta Downeya Jr., Matta Damona, Colina Firtha, Judah Law, Gwyneth Paltrow i Julianne Moore. Musisz mi pokazać Gwyneth Paltrow, bo nie pamiętam, jak ona wygląda. No nie. No nie pamiętam, no ja niektórych aktorzy są weznani, ale ja nie pamiętam ich twarzy. Która była z Chrisem Martinem. Chris Martin. No, dobra. To teraz ty zaczynasz, bo ja zaczynałem. Masz mniej punkt. To Damon Lowe to jest utalentowany pan Ripley. Damon Lowe może być utalentowany pan Ripley. Pasowało to też utalentowany do właśnie Gwyneth Paltrow z Mattem Damonem. Ale wykorzystałeś. Jest tu jeszcze inny film, który ich łączy, tak więc dlatego mogłem sobie na to pozwolić. Robert Downey Jr., Jude Law, Sherlock Holmes. Tak, Sherlock Holmes. Downey Jr. i Paltrow, czy to jest Iron Man? Tak. Tak. Avengers i Iron Man. Tu mi się coś kojarzy. To może być już ciężko. Jakiś taki głupkowaty chyba. Colin Firth, Jude Law, Holiday? Sprawdzę, bo nie wiem. Może to tak się tak nazywa też. Kto tam gra na pewno? Jude Law. Znaczy... Jude Law tam grał. Colin Firth tam nie grał. Okej. Okay. Colin Firth, Jude Law, King's Speech. Tak? Colin Firth, Jude Law, nie, King's Speech. Colin Firth. Nie grał Jude Law w King's Speech. Okay. Colin Firth, Jude Law. Kurde, Jude Law to jest player. Jude Law jest klasa. No. Love Actually? Nie. Jude Law nie grał w Love Actually. Okej. Za młody chyba był na to jeszcze. No może nie za młody, no ale... A co? Lo nigdy nie był młody? Cytując misia? A Love Actually to jest 23. To w sumie nie był za młody, co nie gadam. Ale jakoś tak nie był w tym. Kurde, gdzie grał Downey z Julian?
To jest córka albo jakaś żona? Lorena? Rzutowałem. No. Ja? O, tak. A Damon i Julian Moore to nie jest Marsjanin? Nie. A chyba nie grała, nie? Nie. O kurde, ale dobre troby to nie, było. Tam była... Ale coś ale mi się właśnie... Matt Damon tam i Julian podobna, Moore? Podobna, nie wiem właśnie jak ona się nazywa, Jessica Chastain. Marsjaninie? A tak. To nie jest ten? Nie, to jest Marsjanin. Matt Damon... Na pewno? To jest ani Interstellar? Też. Interstellar też i tu i tu? No. Okej. Okay. Aha, Matt Damon, Julian Moore chciałem Interstellar dać. I dam to. Nie. No nie, no bo to jest właśnie ta no, Chastain. Dobra, myślę, że może jakiś cudem. Myślę, że może jakimś cudem. Wjechał klasyk. Wjechał. No. Matt Damon... Gwyneth Paltrow, kurde. No nie wiem, dam tożsamość Berna na nie, przykład. Nie, też myślałem, że nie. Dobra. Ja widziałem jeden film o tym Bernie, bo dobra, nie wiem o co daje, chodzi. Są świetne, ale muszą być z Mattem Damonem w roli głównej, bo tam są później jeszcze chyba dwa filmy, które powstały bez jego udziału. Dobra. Robert Downey Jr. z Julian Moore to jest komedia dreszczowiec na skróty. Z 1993 roku, więc macie prawo nie znać. Nie znam. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, tak jak mówiłem, to jest utalentowany pan Ripley albo Epidemia Strachu. To był taki film, gdzie sporo gwiazd też występowało. Matt Damon, Epidemia Julian... Strachu mi coś mówi. O czym to było? No, chyba jakieś epidemii strachu. No. Patrz, tutaj masz całą plejadę. Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law. No i ona grała doktora, tak Kate Winslet? Pokaż, jak widzę dla doktora. Tak, doktor. Tak. Tak. No to ja to oglądałem. No, ja to oglądałem. Możliwe, bo to taki dość znany film. Tylko, że możesz pojarzyć z angielska. Contagion. No, dobrze. Tak, ale, Matt tak, Damon, Julian Moore to jest Suburbicon. Nie, to jest to też nie, taki. To nie znam. Pamiętam ten film, że gdzieś tam leciał w telewizji wielokrotnie, ale nie oglądałem. Colin Firth, Jude Law to jest geniusz. Nie, raczej też pewnie nie widzieliście. Mm-hmm. Gwyneth Paltrow z Colinem... Który z nich? Jude Law, Colin Firth. Ale który z nich? Colin Firth, Gwyneth Paltrow to jest ukochany Shakespeare. Zakochany Shakespeare. To klasyk też, raczej można ja nie kojarzyć. Oglądałem. I Julian Moore, Colin Firth to jest Kingsman. A Kingsman, tak! A chciałem powiedzieć tylko, że chciałem dać Colin Firth, Jude Law, Kingsman. No i chodziło mi to po głowie i zawsze mówię sobie, co to było i Watchmenów miałem, Watchmen, a Watchmen to nie, to właśnie coś innego. Zakochany Shakespeare, nie, myślę, że kojarzycie, mogę się mylić, ale to taki dość też dobrą oceną. Ten brat Ralph Voldemorta tu gra. Joseph Fiennes, to oni są braćmi? Tak, ja mam nie wiedziałem, że tak, są braćmi. Joseph Fiennes, oto ja mam od tego, no jak się nazywa ten film? Nie serial, znaczy się Opowieści Podręcznej, ojej, on straszną rolę tam ma. Tak. To jest... A Geniusz to jest film z 2016 roku, właśnie z Colinem Firthem i z Judem Lowem, biograficzny dramat. Ciekawe. Thomas Wolfe tak mi znaleźć oficynę skłonną wydać jego powieść. Słuchajcie, jeżeli znaleźliście dla siebie jakąś inspirację filmową, to się bardzo cieszymy. A jeżeli mieliście fulla, to oszukiwaliście w tym quizie. To jest niemożliwe, żeby mieć fulla. Nie sądzę, że ktoś zapełnił wszystkie pola. Ja myślę, że kula mogła tutaj mieć dać fulla. Tak, ale już on już nie tworzy. On nie? Już wyszedł z tego. Wyszedł z undergroundu, ale nie trafił do mainstreamu. Bardzo cenny. To jest sytuacja, o którą mam wrażenie spotyka większość twórców. Undergroundowych, tak. Underground, ale i tym akcentem dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej.